Czy jedzenie może mieć ujemne kalorie? Odpowiem na to pytanie od razu. Produkty, które rzekomo mają ujemne kalorie, czyli mają mniej kalorii niż organizm potrzebuje na ich strawienie, nie istnieją. Te produkty, które zazwyczaj są za takie uważane, często zawierają mało kalorii, a dużo błonnika i wody. Dlatego ich regularne spożywanie może pomóc w utracie masy ciała, ale to nie znaczy, że mają ujemne kalorie. Pokarmy o ujemnej kaloryczności, czyli takie, które mają mniej kalorii niż organizm potrzebuje na ich strawienie, nie istnieją. Zacznijmy od początku. Trawienie. W jaki w ogóle sposób mogłyby wytworzyć się te produkty z ujemnymi kaloriami? Dla przykładu, jeżeli spożyjemy produkt, który ma 100 kilokalorii, to znaczna większość z niego, 70-80%, jest dostępna dla organizmu, który może je spalić i dostarczyć energii, wykorzystać tę energię do różnych procesów lub zmagazynować na gorsze czasy. A 10-20% pozostałych kilokalorii jest wydalane w niezmiennej formie. Mowa tutaj głównie o błonniku. Co więcej, proces trawienia, wchłaniania i metabolizowania składników pożywienia też wymaga energii. Ten proces nazywa się efektem termicznym pożywienia. Uśrednia się, że jest to około 10% spożytych kilokalorii. Oznacza to, że ze 100 spożytych kilokalorii tak naprawdę zostaje nam 70-80 kilokalorii netto. Czym jest jedzenie o ujemnych kaloriach? Powtórzę zdanie z początku filmu. Pokarmy o rzekomo ujemnych kaloriach to takie, które mają mniej kilokalorii niż organizm użytkuje na ich trawienie. Hipoteza stojąca za żywnością o ujemnych kaloriach zakłada, że organizm potrzebuje tak dużo energii do ich strawienia, wchłonięcia i ogólnie metabolizowania, że ta wartość przewyższa wartość energetyczną, jaką niesie za sobą dany produkt. Teoretycznie efektem końcowym powinien być produkt, który powoduje deficyt kaloryczny, czyli my jemy dany produkt, a on sprawia, że tak naprawdę spożywamy coraz mniej kilokalorii, no więc jasnym jest, że od tego produktu powinniśmy chudnąć. Niestety takie produkty, jak już podkreślałem dwa razy, nie istnieją. A co z selerem? Produktem, który jest najczęściej wymieniany w tym temacie jako ten, który ma właśnie te ujemne kilokalorie, jest seler. W jednym z badań postanowiono sprawdzić, czy w związku z jego bardzo niską zawartością energii, bo jest to 16 kilokalorii w 100 gramach selera, może on być rzeczywiście produktem uznanym za ten, który ma ujemne kilokalorie. W badaniu wzięło udział 15 zdrowych ochotniczek i zmierzono ich spoczynkowe tempo przemiany materii przed i po spożyciu 100 g selera naciowego. Okazało się, że z 16 kilokalorii dostarczonych przy spożyciu tego selera naciowego tylko 2,24 kilokalorii zostało wchłoniętych. Także niestety seler też nie jest produktem o ujemnej kaloryce, ale w związku z jego wysoką zawartością wody oraz błonnika jest produktem, który jest wskazany podczas spożycia na diecie, gdy celem naszym jest utrzymanie masy ciała czy też redukcja tkanki tłuszczowej, no bo po prostu dobrze syci, a praktycznie jest bezkaloryczny. DNP. Na początku muszę podkreślić, że środek, o którym teraz wspomnę, jest niebezpieczny i niedozwolony i mówię to tylko w formie ciekawostki. Istnieje bowiem jeden silny związek ukryty pod akronimem DNP. Chociaż nie znajduje się w żywności, suplement ten okazał się silnie zwiększać tempo przemiany materii. Po jego spożyciu w organizmie zwiększają się znacznie wydatki energetyczne związane z produkcją ciepła, co też skutkuje wydatkowaniem kilokalorii, ale istnieje tutaj ryzyko przegrzania i ta granica pomiędzy skutecznością a śmiertelnością DNP jest bardzo cienka, no i znane są w historii przypadki śmiertelności po zażyciu tego środka, także bardzo mocno to odradzam. Kostki lodu. Na sam koniec muszę wspomnieć o kostkach lodu, bo ktoś w komentarzu może napisać do mnie, a co z kostkami lodu, przecież są one bezkaloryczne, a w momencie ich spożycia organizm musi zużytkować energię na ogrzanie, dlatego te kostki lodu mogą stanowić produkt o
ujemnych kaloriach i tak naprawdę cały ten mój film nie ma sensu, bo jednak takie produkty istnieją. I powiem tylko tak, jeżeli ktoś chce opierać dietę, całą swoją dietę o kostki lodu, to rzeczywiście możemy uznać je za produkt o ujemnych kaloriach, no ale czy jest to rozsądne, to już odpowiedź zostawiam Wam. Podsumowanie. Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że koncepcja występowania produktów z ujemnymi kaloriami nie znajduje odzwierciedlenia w dowodach naukowych. Takie produkty po prostu nie istnieją, chociaż mi też jest z tego powodu smutno. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw też subskrypcję dla kanału SFD Pro, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia.